Małpa Husty 83. Powstrzymałem się od opisu wszystkich technologii z dwóch przyczyn. 1. Nie znam ich wszystkich, a unikam opisania o rzeczach, na których się nie znam. Uśmiech 2. Wybór technologii powinien być dopasowany do nas, a nie my do technologii. Najpierw trzeba podjąć decyzję, jakie funkcje ma spełniać nasz dom, jak ma wyglądać, jakie ma spełniać potrzeby, i tak dalej. A dopiero potem postanowić, z czego będzie budowany, biorąc pod uwagę lokalizację, źródło ogrzewania i optymalny koszt budowy i eksploatacji. To oczywiście w mega skrócie. W artykule pokazałem, że wybór technologii nie jest wbrew pozorom aż tak ważny, a z każdego materiału można wybudować dom, w którym będzie ciepło, miło i komfortowo.